Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na Marcowych Płotkach. Mam nadzieję, że coś słychać, bo straszny wiatr jest. Jestem na niewielkim zbiorniku Kaszownik. Swą nazwę zawdzięcza krzyżakom, którzy go wykopali. Zamontowali tutaj młyny kaszowe, stąd nazwa. Zbiornik jest bardzo płytki, maksymalnie metr głębokości, ale jest dużo płotki. Postaram się tutaj zacząć fajnie sezon. Zaraz Wam wszystko pokażę. Stanowisko już jest. Kijek przygotowany, zaraz wygruntujemy stanowisko i zaczynamy łowić. Nie jest wcale to łatwe łowienie, bo zbiornik ma bardzo miękkie dno, dosłownie z poduszka. Ciężko to wygruntować, ale na pewno nam się uda. Zaraz przystępujemy do boju. Zróbmy teraz towar i wygruntujemy łowisko. Zanęty użyję dosłownie pół paczki. To wystarczy. Straszny wiatr jest. Myślę, że tyle starczy. Namoczymy sobie, ale piękny zapach. Elegancko. Zanęta wchłonęła mało wody, już jest nawilżona wstępnie. Bardzo mało zanęty, ale na parę kulek, na 2-3 godzinki łowienia spokojnie sobie wystarczy. Zanęta teraz sobie dojdzie, wchłonie wodę. My w tym czasie wygruntujemy łowisko. Prawie dobrze jest wygruntowane. Widać, jak się gruntomierz przykleja do dna. Jest to bardzo miękkie dno. Trzeba jeszcze przynajmniej 10 cm zjechać i powinno być dobrze. Łowię tak krótkim batem, bo pod tym brzegiem jest najgłębiej. Tu jest jeszcze płyciej o 15 cm. Ale na płotki to wystarczy. Teraz będzie ok. Korzystając z okazji, że nie ma wiatru, zobaczcie mój towar. Ochotka jest przepiękna. Ja zawsze bardzo o to dbałem, żeby to, co wędruje na haczek, było jak najlepszej jakości. Super towar. Od ochotki zaczniemy. Jakby rybka się rozkręciła, założymy pineczkę. Tutaj mam pinkę, też jest fajnie podkręcona. Pinkę zasypałem zanętą, którą łowię, ładnie pachnie, nie śmierdzi stęchnizną. Tutaj zawsze fajnie pineczki fluo dawały radę, więc jak się rybki rozkręcą, na pewno będziemy łowili na pinkę. Zanęta wchłonęła wodę, jest sypka i taka praktycznie by się tutaj nadawała. Ciutkę ją zwilżę i będzie ok. Trochę za bogata jest ta zanęta na początek sezonu, ale jestem dobrej myśli. Pół paczki ziemi torfowej. Innej ziemi tutaj nie można użyć. To musi być lekka mieszanka.
fajnie to wygląda. Ciemny towarek. Jasna zanęta, widoczna. Rybki fajnie będą to wybierać. Mam dosłownie odrobinę mrożonego jackersa. Na te warunki, na tą porę roku, na 2 godzinki spokojnie wystarczy. On ma dać tylko praktycznie zapach, woń ochotki. Nic więcej. Super temacik. I na początek 3 kulki to wystarczy. Towar ma praktycznie się rozbić o powierzchnię wody. Jest to bardzo lekkie, na takie muliste dno idealnie. Zanęta w słupie będzie pracowała do powierzchni i wabiła drobną rybkę. Tu takie drobne płotki są i to jest nasz cały towar i to wszystko.
mam sporą falę, dodatkowo na płytkim zbiorniku fala krąży w ten sposób, że odsuwa moją zanętę. Wystarczyło nęcić pół metra w lewo, zestaw kładę pół metra w prawo, to jest metr od pola nęcenia i znalazłem rybki i od razu jest rybka za rybką. To jest ważne, gdy wiatr jest w naszą stronę, to fala się odbija i cofa. Nasza zaneta dołem podąża gdzieś dalej. Fajne puteczki, grube, coś pięknego. Rybki naprawdę fajne, fajnie udało się połowić, jakieś malutkie leszczyki, kilka fajnych płoci, to już jest fajna płoć, fajny temacik, naprawdę było piękne łowienie. I co, rybki trafiają do wody. Jak będzie mniejszy wiatr, ładniejsza pogoda, to postaram się jeszcze raz tu przyjechać, bo fajne łowisko i fajne rybki.